Brat był już w domu od trzech dni, a Małgosia ciągle namyślała się. Udawała, że szuka okazji, która pozwoli jej sięgnąć w głąb biurka i wydobyć portmonetkę z oszczędnościami. Obydwie siostry ciągle kręciły się w pobliżu, jakby chciały przeszkodzić w przeliczeniu wcale pokaźnej sumki. Wreszcie po południu, kiedy mama kazała im wywieźć do ogródka wózek z dzieckiem, Małgosia została sama. Ułożyła równo najpierw banknoty, potem w równe stosiki większe monety, a mniejsze oddzielnie. Miała dość pieniędzy, żeby kupić bratu prezent. Najdrobniejsze pieniążki wsypała do portmonetki jako zaczątek przyszłych oszczędności. Nie zwracając na nikogo uwagi i przez nikogo niezauważona, poszła do furtki, a potem na ulicę i ruszyła w kierunku sklepu z zabawkami. Miała zamiar kupić najmłodszemu bratu jakąś bardzo kosztowną zabawkę. Oczywiście mogła wyjść przed dom i zawołać, idę mu kupić zabawkę za wszystkie moje pieniądze, ale wolała zachować się skromniej. Przed lodziarnią musiała trochę ze sobą powalczyć, jak na złość niemal pół miasta zajadało się lodami. Ale ja nie, powiedziała twardo Małgosia. Tymczasem Tomek, Piotrek i Ania zrobili wielkie łuki i poszli zapytać mamę, czy pozwoli je zawiesić nad łóżeczkiem walecika kier. – Kiedyś broń wieszała się nad łóżkiem, proszę pani – argumentowała Ania. – A jak spadnie i zrobi dziecku krzywdę? – zastanawiała się pani Alina. – Już ja je tak przymocuję, że nie spadną – ofiarował się dziadek. – Felicjo, gdzie jest ten mocny sznurek, te długie gwoździe i gdzie jest ten młotek? – W schowku pod schodami, w drewnianej skrzyneczce – odpowiedziała babcia. Siedziała w wyplatanym fotelu, twarzą do okna, i niebieskie sweterki obrabiała różową włóczką, żeby były dobre dla chłopca. Co chwilę spoglądała przez okno, żeby sprawdzić, jak Kasia opiekuje się bratem i udzielała rad. Nie kołysz tak mocno, bo go wysypiesz. Nie dotykaj dziecko tą samą ręką, którą przed chwilą dotykałaś psa. Nie dotykaj dziecka tą samą ręką, którą przed chwilą głaskałaś kota. Kiedy, babciu, ja przed chwilą jedną ręką dotykałam psa, a drugą kota, odrzekła Kasia. To idź i ręce, a ja wyjdę przypilnować wózka. Usiadła na ganku domu, jedną ręką pogłaskała psa, drugą kota, a oczy wpiła w dziecko. Wydawało jej się piękne. Tak pięknego chłopca dotąd nie widziała. Jeszcze tylko Tomek był taki. Piotruś owszem niczego sobie chłopczyk, ale gdzie mu tam do nieodrodnych wnuków dziadka pieczarkowskiego? Wróciła Kasia i stękaniem westchnieniami, pomrukami, dawała babci do zrozumienia, że teraz jej kolej posiedzie przy wózku. Mnie się też chce go popilnować, powiedziała babcia. Przecież możesz siedzieć obok mnie. A gdzie reszta rodzeństwa? Marysia poszła z Marcinem po warzywa, Małgosia nie wiem gdzie, a Tomek? Tylko popatrzcie, rozległ się głos Tomka tuż za plecami babci i wnuczki. Orety! Popatrzyły za jego wyciągniętym palcem. Dziadek ukazał się w oknie kuchennym, za niego wystawała głowa pani Aliny. Wszyscy patrzyli w stronę ulicy. Za płotem płynęło coś różowego i wielkiego. Posuwało się wzdłuż żywopłotu. Na Boga, co to może być? Zastanowiła się babcia. To uszy, rozpoznała Kasia, to wielkie, zajęcze albo okrólicze uszy. Furtka otworzyła się i na ścieżkę weszła Małgosia. Trzymała w objęciach olbrzymiego, pluszowego królika. Mnia, mnia, zawarczała. Leżeć, skarcił ją dziadek. Małgorzatka niesie prezent braciszkowi. Małgosia wraz z zającem dotarli do wózka. Małgosia skromnie spuszczając oczy, postawiła zająca na trawie w taki sposób, że jego uszyska kładły się miękko na kocyku, którym przykryte było dziecko. Przepiękny, prawda? Podniosła pełne radości oczy. Najdroższy w całym miasteczku. Pani za sklepu powiedziała, że i w dużym mieście byłby najdroższy. Zabrakło mi trzysta złoty, muszę donieść. Dziecko, powiedziała pani Alina, przecież ten potwór kosztował majątek. Zawsze mówiliście, że ja lubię jakieś okropieństwa opowieści o zarazie, epidemii, więc teraz kupiłam słodkiego, różowego zajączka. Ja dołożę do zająca wszystkie moje oszczędności. Zaoferował się tomek: Mam trzysta zł. Akurat tyle, ile jesteś winna. Przydreptała babcia Witkowska, i oglądając zabawkę, szeptała, że jakby się tak postarać, to można go przerobić na zimowy kombinezon dla moleństwa, i że ona się tego podejmie. Takie ciepłe futerko! mruczała, macając miękki ogonek. Mały chłopczyk obudził się i zaczął płakać. Natychmiast skupił na sobie całą uwagę. Mama zabrała go do domu. Nad łóżeczkiem wisiały trzy łuki i obrazek Kasi, przedstawiające czterech nowonarodzonych chłopców. Kasia narysowała ich w taki sposób, żeby nikt nie miał wątpliwości, że jej brat narodził się w towarzystwie męskim. Tyle łuków, ile sióstr, pomyślała z rozbawieniem matka. Oj, ten tomuś! W ogródku zjawili się Marysia z Marcinem. Dźwigali siatkę pełną owoców i warzyw. I natychmiast usłyszeli, że podczas gdy inni nie spędzają czas w domu w pobliżu brata, obsypują go kosztownymi prezentami, oni zamiast świecić przykładem, łażą licho wiekcie. Przecież byliśmy w sklepie. Poza tym są wakacje, bronili się. Wakacje są dla wszystkich, zrzędziła Małgosia, i wszyscy chcieliby liznąć trochę lodów. Umilkła marszcząc brwi i niespokojnie spoglądając w stronę domu. Balecik Kier krzyczał teraz na całe gardło. Milkł tylko po to, żeby się zanieść jeszcze większym płaczem. W ciągu kilku minut cały dom stanął na głowie. Dziadek potrząsnął grzechotką, wołając a kuku. Babcia nerwowo grzebała w szufladzie, szukając ziółek. Pani Alina kołysała dziecko. Małgosia machała różowym zającem, usiłując połaskotać dziecko jego uszami. Marysia szukała termometru. Kasia piszczała gumową zabawką, a Tomek pilnował żelazka, żeby uprasować pieluszkę, którą mama chciała położyć dziecku na brzuchu. Mnia, mnia wyła, wtórował jej kruczek, a uczony, który dostrzegł dziadka z lekarską walizeczką, miałczał i plątał się pod nogami. Jest termometr, zawołała Marysia. Machnęła ręką, żeby strzepnąć rtęć i stłukła go. Orety, zawołała. Zamiast wołać Orety, szukaj drugiego. Gdzieś to musi być, rozłościła się babcia. Już wiem, Tomek, skocz do mojego pokoju. Termometr jest w górnej szufladzie po prawej stronie, w pudełeczku z nićmi. Tomek podał mamie ciepłą już pieluchę i pobiegł po schodach. Górna szuflada, pudełeczko z nićmi po prawej stronie. Powtarzał, żeby nie zapomnieć. Wysunął szufladę, ale termometru nie było. Zaczął więc szukać w innych częściach szuflady. Były tu bardzo ciekawe rzeczy. Album z fotografiami, pudełko, a w nim koperty z napisami... Pierwsze włoski Marysi, pierwsze włoski Małgosi i tak dalej. Było toż pudełeczko z pierwszymi smoczkami, pierwszymi ząbkami, szmatki, które w szpitalach zakłada się noworodkom na rączkę. Na trzech szmatkach przeczytał napis Alina Sowińska, córka, a na dwóch Alina Sowińska, syn. I wypisana tuszem data narodzin. I jeszcze w szufladzie babci Tomek znalazł sennik przypomniał sobie, że tuż przed narodzinami Michała śniła mu się siostra. Nie była podobna do żadnej z jego sióstr, nie przypominała babci ani mamy, nikogo z rodziny, a jednak wiedział, jak to we śnie bywa, że mała leżąca w pieluchach dziewczynka jest jego siostrą czwartą. Kiedy się obudził, był pewien, że ta dziewczynka jest właśnie damą Kier. Nie miał dotąd okazji sprawdzić, co znaczy sen o siostrze bo babcia, grzebiąc w szufladzie w poszukiwaniu rumianku, mydełek, gazy, wetknęła sennik w jakieś inne miejsce. I teraz znów miał go w dłoni. Pomyliłaś się, pomyślał z satysfakcją, pomyliłaś się, ty przemądra księgo. Zapowiedziałaś siostra, urodził się brat i już nigdy do ciebie nie zajrzą. Sennik jakby spał, śniąc o wszystkim, co w nim było. Stara, płócienna okładka kryła te dziwne tajemnice, których Tomek nie rozumiał, a które tak go nęciły. Kto ciebie wymyślił? Czy naprawdę jest tak, jak powiada babcia, że żyjemy podwójnym życiem, we śnie i na jawie? Kiedy rozmawiał z cennikiem, jego postanowienie niezaglądania do środka słabło. Jak zawsze najpierw obietnica, zaglądam do ciebie po raz ostatni, a potem szybkie i nerwowe wertowanie kartek, bo przecież w każdej chwili do pokoju może ktoś wejść. Zajrzał więc pod siostra. Śnić o siostrze, radość w rodzinie, wymamrotał. Michałek niewątpliwie jest olbrzymią radością. Bezmyślnie przerzucał sennik i nagle natrafił na małą, pożółką karteczkę. Dziewczynka ma na imię Felicja. Znaleźliśmy ją na progu domu w ostatni piątek miesiąca. Był to dla nas najszczęśliwszy dzień. Następne zdanie zaczynało się od nowej linijki. Właściwie nie było to zdanie, lecz data: 1924 rok. W tym miejscu kończył się tekst. Zamknął sennik, pozostawiając karteczkę na miejscu i zasunął szufladę. Dziewczynka ma na imię Felicja. Co za dziewczynka? Ile ona miałaby teraz lat? 86 odjąć 24 to 62. Boże, przecież właśnie babcia ma 62 lata. Chciał jeszcze raz spojrzeć na kartkę, potem jeszcze raz. Zapomniał o termometrze. Wysuwał szufladę i zasuwał, jakby chciał za każdym razem wyczytać więcej. Do jego uszu doleciały jakieś hałasy, zamknął sennik, był rozgorączkowany, podniecony. Właśnie przed chwilą wyjaśniła mu się tajemnica wszystkich piątków babci Felicji. Musi teraz zejść na dół i powiedzieć, że termometru nie znalazł, bo go tam nie ma. Jest za to coś innego, ciekawszego. Już nie trzeba, zawołała z dołu babcia. Michałka bolał brzuszek. A w ogóle to przypomniałam sobie, że termometr jest w zupełnie innym miejscu, w pokoju dziadka. Przynieść? Zapytał Tomek. Michałek zasnął, odpowiedziała babcia. Tomek wolno schodził ze schodów. Zatrzymał się na dole. Widział duży pokój. Z portretu nad kredensem spoglądała wielka jak wiatrak na polu za miastem przodkini. Jego? Babci? Mąż Breloczek też zerkał. – Dziewczynka ma na imię Felicja – pomyślał do nich Tomek. – Pojawiła się w ostatni piątek miesiąca 1924 roku. – Tomeczku, przynieś mi z kuchni butelkę z piciem – poprosiła szeptem mama. Poszedł do kuchni. Na półkach stały posażne moździerze babci. Na białych kapturkach, przykrywających słoiki z przyprawami, płynęły granatowe żaglowce. Pod oknem stał wyplatany fotel. Czuł, że tajemnica rozedrze go na strzępki. Schwycił butelkę z rumiankiem i pobiegł do dużego pokoju. – Chciałem powiedzieć – zaczął – za chwilkę powiesz, synku. Mama położyła palec na ustach. – Zaniosę go do łóżeczka i znajdę dla ciebie czas. – W tym domu nie ma nawet okazji, żeby wyjawić tajemnicę – pomyślał ze złością. – Przez cały czas coś się dzieje. Do końca dnia kręcił się po domu szukając towarzystwa kogoś z rodziny. Tajemnica ciągle go rozsadzała, ale świadomość, że jednak nad nią panuje, dawała przyjemność. Przyglądał się sobie w lustrze i nawet zapomniał, że jest trochę podobny do kozy. Ty, co ty tak wlepiasz w siebie oczy? Zapytała wreszcie Małgosia. Pewnie bardzo się sobie podobasz, co? Tak, odpowiedział Tomek. Bardzo się sobie podobam. A co, nie wolno? Wielkie rzeczy, prychnęła i wzruszyła chudymi ramionami. Ja też jak zechcę, to się sobie spodobam. O, proszę, odepchnęła go od lustra. Wiem, że jak zechcesz, to się sobie spodobasz, powiedział Tomek poważnie. Smarszczyła brwi i spojrzała na brata spod oka. Co ty dzisiaj taki ważny? Zapytała. Jakieś tajemnice? Mów, szybko mów, nie chce mi się, powiedział. Małgosia próbowała przestraszyć go tym, że pęknie, próbowała go przekupić, proponowała, że pościeli łóżko, pozmywa za niego, a w końcu zrezygnowała. No to sobie miej tę swoją tajemnicę. Nie jestem ciekawa. Pytałam tak sobie. Wieczorem Tomuk nie mógł długo zasnąć. Leżał z otwartymi oczami i słuchał jak chroboczą myszy i jak na górze w pokoju rodziców płacze Michałek. Myślami dotarł do babci ale nie tej, która pomagała mamie przywalecić i kukier. Myślał o dziewczynce imieniem Felicja. Nazywasz się Felicja. Zjawiłaś się w tym domu w ostatni piątek miesiąca, w 1924 roku. To był szczęśliwy dzień. I dlatego te uroczyste piątki, kiedy starasz się zatrzymać nas w domu, są dla ciebie ważnymi dniami. Wydało mi się zabawne, że zawsze miał ochotę dokuczyć babci, a teraz, kiedy nadarzyła się okazja, nie chciał tego uczynić. Myślenie o tym, że jest w stanie zatrzymać dla siebie tajemnicę babci w dawało mu poczucie siły. Jednak zaczęły ogarniać go wątpliwości. Przecież już nieraz czuł się władczy, mocny, a potem z minuty na minutę stawał się zwykłym Tomkiem. Czy wytrzyma? Cała sprawa zbyt go intrygowała. Mogło się tak zdarzyć, że wszystko wypaple. Nikt go nawet nie będzie musiał ciągnąć za język. Wystarczy, że pokłóci się z babcią. Wykrzycze to wtedy na cały dom. Myślał kolejno o domownikach, z którymi mógłby porozmawiać. Nikt nie wydawał mu się odpowiedni. A może właśnie babcia? Przyszło mu do głowy i już pomimo późnej nocy chciał pobiec do jej pokoju. Ale jak ja to powiem? Gdyby można było dać jakiś znak, że wiem, westchnął i usiadł na łóżku. Nagle zaczął bardzo się spieszyć. Po matku szukał kartki i ołówka. Przez okno padało światło księżyca. Tomek położył kartkę na parapecie i w jej rogu napisał: Babciu, tym waletem kier, który intrygował byłem ja. Po krótkim namyśle dodał, ja będę się starał dochować twojej tajemnicy. Oderwał zapisany rożek i schował go pod poduszkę, a sam wlazł do łóżka. Wyobrażał sobie dwie kartki, dawną i nową, leżące obok siebie między stronicami synnika, a potem zasnął. Babcia Pieczarkowska szła wzdłuż żywopłotu. Był koniec sierpnia. Na długich nitkach babiego lata podróżowały małe pajączki. Opodal siedział dziadek i czytał książkę. Spokój, cisza, dobiegające z za domu głosy Kasi i Małgosi. Nagle przystanęła. Coś zaszeleściło w krzakach. Spojrzała zaintrygowana w tę stronę i zobaczyła, że krzaki rozchylają się i zjawia się w nich tort z wielką różą na środku. Tort tkwił nieruchomo, jakby czekał, aż go wezmą. Babcia Pieczarkowska wzięła więc tort. Krzaki rozchyliły się jeszcze bardziej i ukazała się cienka nóżka obuta w atłasowy pantofelek z napisem Arrivederci Roma, przyozdobiony różowym pomponem. Jednocześnie w krzakach coś stękało, jakby prosiło o pomoc. Babcia Pieczarkowska postawiła więc tort na ławeczce i rozgarnęła krzaki. Ujrzała swoją sąsiadkę panią Witkowską, usiłującą przeleść przez dziurę w płocie. Ugrzęzłam, jęknęła, znowu ugrzęzłam, nie mogę się ruszyć. Z domu z białym gankiem wyszedł pan Wysocki, przyjrzał się krzakom, zbliżył do nich i wykrzyknął. Znowu, znowu za daleko było mamy do furtki. Babcia Witkowska znieruchomiała, a po chwili powiedziała głosem pełnym lamentu. Od tego krzyku ugrzęzłam jeszcze bardziej. Babcia Pieczarkowska, nie namyślając się długo, wymacała kołek, który tak uwięził sąsiadkę, i wyrywała go jednym szarpnięciem. Gość jęknął z ulgą. Już myślałam, że tak posiedzę z godzinę poskarżyła się. Od jakiegoś czasu wolę chodzić tędy. Ta furtka jakaś taka oficjalna. Przyniosłam torcik własnego wypieku. To na cześć wnuka szepnęła. Ja tę dziurę zabiję deskami, powiedział pan Wysocki. Nie dojrzeć, że dzieci przez nią przełażą, nie dojrzeć, że kruczek tędy chadza. To jeszcze mama. Babcia Pieczarkowska uniosła brwi. Gdyby miała ochotę przeleźć przez dziurę w płocie, przełożyłaby tam i z powrotem, ile dusza zapragnie. A dlaczego pani Witkowska nie może tędy chodzić? zapytała. Bo znowu zaczął pan Wysocki, ale w tym momencie babcia Witkowska poczuła taki przypływ energii, siły, jakby ją zaczerpnęła garścią od stojącej obok sąsiadki. Tak, znowu, zawołała władczo. Znowu, znowu i znowu. Obecność sąsiadki i to, że się za nią ujęto, wyzwoliły całą energię drzemiącą w babci Witkowskiej. I nie życzę sobie chowania przede mną proszków krzyknęła dyszkantem, żebym ja nie musiała przed wami chować. I nie życzę sobie chowania pasty do podłogi. Poproszę o klucz od schowka. Nie mam, wybąkał pan Besocki. Teresa go nosi przy sobie. No to musi mi go oddać. Jak mama sobie życzy. Teraz przynieść później? Może być później, zezwoliła babcia Witkowska. Wyprostowała się, obciągnęła sukienkę i przestała zwracać na zięcia uwagę. Ten torcik to z okazji narodzin wnuka, powtórzyła ujmując w obie dłonie tacę z ciastem. Proszę powąchać, róża z powideł ukręconych z płatków róży. Babcia Pieczarkowska powąchała tort. Pachniał różami. Proszę do dużego pokoju, powiedziała i powiodła gościa w stronę domu. Obie panie zasiadły przy stole i ukroiły sobie po olbrzymim kawałku tortu. Wspaniały! Babcia Pieczarkowska kręciła głową. Jeszcze takiego nie jadłam. Ależ to trzeba mieć talent. Pani ma dar do wykonywania rzeczy delikatnych. Cudowne ciasta, piękne, artystyczne cery. Naprawdę? szepnęła sąsiadka. A może by tak kabałę? Pani Pieczarkowska rozłożyła karty. Wzięć blisko domu. Rozmawia z jakimś starszym człowiekiem. Pewnie ze Stasiem odpowiedziała babcia Witkowska i pewnie skarże na mnie. Jakaś jasnowłosa kobieta jest obecna przy rozmowie. Pewnie Tereska. Wnuki będą zdrowe. Wyglądają jak malowane. I ogólnie dobrze. Gość westchnął z ulgą. A może teraz sobie pani postawi? Tak to lubię. Babcia Witkowska złożyła ręce. Sąsiadka wzruszyła się. Oto prawdziwa wierność. Nikt już nie wierzył, wieka Bały, tylko pani Witkowska. Mnie ciągle wychodzi to samo. Babcia Pieczarkowska rozkładała karty z rezygnowanymi ruchami. O, już jest zaraza jedna, jakby chciała mi coś powiedzieć, ale co? Bo widzi pani, zaczęła babcia Witkowska, moja mama kartą damy Kier oznaczała kobietę każdą, bez względu na wiek. Dama Trefle znaczyła szczęście ci sprzyja. Dama pik natomiast strzeż się choroby, obmowy, czegoś złego. Dama pik z dziesiątką trew i asem trew, ostatnią podróż, czyli śmierć. A Dama Kier to karta każdej kobiety, bez względu na wiek, nie tylko panienki. Mówiąc to, przesuwała tacę z tortem i różą bliżej gospodyni. Karta każdej kobiety, powtarzała. Babcia Pieczarkowska spojrzała na tort, na różę i znieruchomiała. Czyżby więc? Tak, tak, Feluni, to jestem ja wyszeptała babcia Witkowska. Twoja oddana ci bez granic przyjaciółka. Zosia Witkowska.